Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o kolejnej konsoli z OLX-a, uszkodzona, kupiona za 200 zł. Ja jestem porąbany, że tak powiem. Wpakowuję się w takie rzeczy niepotrzebnie, bo mogę w końcu trafić tak, że konsola będzie totalnie uwalona i nie uda mi się jej naprawić. Wtedy 200 zł, co, pójdzie się rąbać. Lub też mogę też ewentualnie potem, jak nie uda mi się jej zrobić, też ją dalej odsprzedać z opisem tym, co ja spróbowałem zrobić i co było poprzednio i tak dalej. Nie, może ktoś się będzie po prostu na tyle znał i miał narzędzia, że ją postawi na nogi bez problemu. I dobra, opis taki, konsola. Włącza się tylko niebieska dioda, świeci po podpięciu do HDMI-ka. Nie ma obrazu ani dźwięku. Z tego, co mi powiedział ten poprzedni właściciel, naprawdę spoko gościu, fajnie sobie porozmawialiśmy w aucie u niego, że on ją rozkręcił, dostał w ogóle ją od jakiegoś kumpla, przeczyścił tam pastę, założył nową chyba, nie wiem jak z termopadami, ale to nie pomogło i po włączeniu świeci się niebieska dioda. Konsola, jak widać, była tutaj. Może ja zaświecę światło, to by było troszeczkę lepiej. Konsola była rozbierana, widać, że są śrubki w ogóle powykręcane i nawet tutaj chyba gdzieś jednej brakuje od czego? Od chyba od dysku czy czegoś takiego. Model konsoli, jaki to jest, co. Tu warto powiedzieć, wspomnieć o tym. Już wam powiem za chwileczkę, co jest model. Popatrzmy sobie tutaj na tą naklejkę. SUH 1004A. Czyli to jest chyba ta starsza, pierwsza w ogóle wersja konsol. Nie wiem, musiałbym sprawdzić na Wikipedii, jakie były rodzaje konsol i w którym roku produkowane. Mamy 1004A z OLX-a za 200 zł uszkodzona. Ciekawy jestem, co tym razem tutaj mogło się uszkodzić tej konsoli. I to będzie pierwszy odcinek, na razie pokazujący właśnie tą konsolkę z OLX-a. Ja tutaj mam podłączone 220 kabel, także najpierw w tej pierwszej części podłączymy sobie zasilanie. Zobaczymy, co się w ogóle stanie, jak ją spróbuję włączyć. A potem następne części będą takie, że ja już będę ją próbował rozkręcić, zobaczyć, jak wygląda w środku. No i szukania tej usterki. Także podpinamy sobie 220 do konsoli. Podpięte jest. Zrobimy ciekawy eksperyment. Spróbujemy ją włączyć padem. Tylko gdzie ja mam tego pada? Chwileczkę, ja zrobię pauzę i pójdę po pada i w ogóle zobaczymy, czy ona włączy się z pada, nie? To będzie ciekawy eksperyment. Dobra, słuchajcie, pada mam. Nie wiem, czy jest tutaj bateria naładowana. Jak nie, to podłączę go kablem USB bezpośrednio do konsoli i zobaczymy, czy się konsola jakoś tutaj włączy ten pasek. Naciskam PlayStation. Pad miga. Czyli nie wykrywa na razie konsoli. Dobra, robimy dalszy etap. Podłączam kabel USB do pada. Podłączę do konsoli bezpośrednio tego pada. I spróbuję ją wtedy włączyć. Może ją wezmę, dam wyżej piętro, tak żeby było to widać. Dobra, jest. Podłączam USB-ka. Najpierw do pierwszego portu. Teraz spróbuję włączyć. Nic się nie dzieje. Jak widzicie, nie reaguje. Dobra, zrobimy do portu USB 2.
Konsola niestety nie włącza się. Pomimo, że pad jest podłączony kablem USB. No to zrobimy teraz taki motyw. Próbujemy ją włączyć przyciskiem on. Włączyła się. Słuchajcie. Wiatrak chodzi. Jest powietrze z boku leci. I to wygląda w ten sposób. No fajny, kurczę. Normalnie tutaj reaguje. To jest dosyć ciekawe. Konsola się włączyła, ona w ogóle działa teraz. Słyszę, jak wentylator chodzi. I powiem wam coś takiego. Spróbuję nacisnąć przycisk Eject. Przycisk od wysuwania płyt nie reaguje. To jest pierwsza rzecz. Ja ją postawię tutaj, na górę. Patrzcie, naciskam. Brak reakcji na przycisk Eject. Teraz w ogóle jest brak reakcji na przycisk Power. Dosyć ciekawa sytuacja. No popatrzcie się, no. Nie reaguje, a dioda się ciągle świeci. To już może dać nieco do myślenia, ale wentylatory chodzą. Próbuję ją wyłączyć przyciskiem. Niestety nic się nie dzieje. Dobrze, wyłączę ją z prądu. Troszeczkę tak nie powinienem robić, ale... No dobra, wyłączam ją z prądu. Włączenie działa, natomiast już potem, jak już chcemy ją wyłączyć, nie reaguje. To jest dosyć ciekawa sprawa. I przycisk Eject w ogóle nie reaguje. Dobra, zrobimy tak. Rozkręcimy sobie ją tak, żeby wyciągnąć, dostać się do dysku twardego. Teraz powinna ona i tak się wyciągnąć, bo teraz patrzę, czy... Dobra, ja powykręcam wszystkie te śrubki, bo one są totalnie tak wkręcone na pałę. Robię na chwilkę pauzę, wykręcę te śrubki i postaram się dostać do dysku twardego. Dobra, słuchajcie, ja śrubki wykręciłem. Postaram się teraz zdjąć tą klapę tutaj, żeby się dostać do dysku twardego. Dobra. Klapa zdjęta. W ogóle źle przykręcona płyta jest. I tutaj, bo ta śrubka powinna być na tym. Także zdejmiemy sobie od razu jeszcze całą tą obudowę tutaj z boku. Nie pamiętam, jak to się tutaj zdejmowało. Okej, dobra, w ten sposób. Mamy zdjętą. Mamy dostęp teraz do tutaj całej tej konsoli. Wyjmiemy sobie dysk twardy. Na razie go wykręcę. Staram się wam to pokazać. Sprawdzimy sobie, jaki jest dysk tutaj twardy. Na razie takim śrubokrętem to robię, bo gwiazdkę muszę sobie znaleźć, bo tutaj co jest? Są te. Wiecie, co jest najgorsze w tych śrubkach? Że są takie, jakby to powiedzieć, po środku dzyndzelki. I zwykły taki, dobra, wykręcona od dysku. Zobaczmy sobie, jaki jest dysk tutaj włożony. Z ciekawości. Dysk jest włożony taki. 500 giga,
5400 obrotów, czyli totalna lipa. I teraz spróbuję sobie ją włączyć na wyciągniętym tym. A ogólnie to bym ją, kurczę, całkiem rozebrał, tak żeby się dostać jeszcze tam od spodu. Ale zobaczmy sobie jeszcze raz, co się stanie, jak teraz podłączę zasilanie do konsoli. Konsolka włączona. I teraz spróbujemy ją włączyć normalnie tutaj. Zobaczymy, co się stanie. Diody się świecą. Wentylator startuje. Diody migają. Pulsują. Zobaczmy, czy teraz zareaguje. Patrzcie się, brak reakcji. To jest bardzo ciekawy problem. Zastanawiam się, co jest, co może być nie tak. Dobra, odepniemy sobie ją od prądu, podłączę ją pod HDMI-ka i zobaczę, czy coś będzie w ogóle widać na HDMI-ku. W tym celu tutaj mam kabel HDMI. Idzie bezpośrednio do telewizora, czyli ja bym musiał podłączyć się pod HDMI grabera. Dobra, poczekajcie, ja na chwilę wyjmę ten kabel do HDMI grabera i podłączę się pod konsolę. Dobra, słuchajcie, ja zakończę pierwszą część na tym, że powiem wam tak. Włożyłem swój dysk twardy, nic to nie dało, wszystko reaguje tak samo jak było. Konsola włącza się, wiatraki chodzą, świeci na niebiesko dioda, nie wyświetla obrazu w ogóle pod telewizor, nie reaguje na pada. Totalnie nie reaguje na pada. I co? To będzie koniec pierwszej części. Ja sobie ją teraz rozkręcę. Popatrzę w płytę. Postaram się w drugiej części wrzucić pod mikroskop tutaj tą całą płytę i sobie obejrzymy elementy na tej płycie. Może coś ciekawego znajdziemy. Także pierwsza część kończy się. Podejrzewam, że może być ciężko, bo to jest dosyć nietypowa usterka, całkiem troszeczkę inna, ale może coś się uda. Jak się uda, to będzie super, fantastico. Jak się nie uda, no to trudno, to trzeba będzie ją też komuś tam może dać do naprawy, kto się jeszcze lepiej zna niż ja, nie? Nie jestem jakimś bogiem naprawy, także koniec części pierwszej. PS4 z OLX za 200 zł, próba naprawienia jej. Pozdrawiam, trzymajcie się.